Cześć, to seria Jak moderować kobiecą sylwetkę. Dzisiaj bardzo ważny film, będę mówił o pośladkach. Kilka miesięcy temu nagrałem podobny filmik, w którym mówię o trzech najlepszych ćwiczeniach właśnie na nie. Link zamieszczam w komentarzu. Dzisiaj powiem bardziej szczegółowo, jak te ćwiczenia można wykorzystać. Zapraszam. Jak ostatnio was pytałem, z którymi partiami mięśniowymi macie największy kłopot, chyba najczęstszą odpowiedzią były pośladki. Dlatego dzisiaj powiem po prostu konkretnie, co należy robić, aby je skutecznie moderować. Jeszcze zanim przejdę do szczegółów, pamiętajcie o tym, że jeżeli wasze biodra rozrastają się wszerz, to znaczy, że coś robicie nie tak i prawdopodobnie to jest kwestia jedzenia, a jeżeli wasze pośladki stają się coraz bardziej wypukłe, to znaczy, że idziecie naprawdę w dobrym kierunku. Ale przechodzimy teraz do szczegółów. Punkt pierwszy, aktywacja mięśniowa. Tutaj polecam położyć się na plecach, ugiąć nogi w kolanach i przyciągnąć pięty do pośladków. Unieść biodra i z całej siły ściskać pośladki do siebie. Aż poczujemy, że one naprawdę ciężko pracują. To może trwać 20 sekund, to może trwać minutę. Po tym ćwiczeniu polecam wykonać 10, 15, nawet 20 powtórzeń zwykłych glute bridge, czyli tyłek sobie chodzi góra i dół. Po to, żeby przyzwyczaić już ciało do określonego ruchu. Punkt numer 2. Ćwiczenie główne. Tutaj wybieramy sobie pomiędzy glute bridge a martwym ciągiem. Osobom początkującym polecam zdecydowanie glute bridge, dlatego że jest dużo bezpieczniejsze i łatwiejsze. Jeżeli osoba już jest zaawansowana, polecam wykonać martwy ciąg. Są to absolutnie najlepsze ćwiczenia na pośladki. Czyli osoba początkująca, bierzemy sobie ćwiczenie glute bridge, wykonujemy je w 4 seriach po 10-15 ruchów. Po 2 miesiącach dodajemy sobie ćwiczenie martwy ciąg i dodajemy sobie na przykład 2 lub 3 serie, też 10-12 tutaj ruchów. Teraz bardzo ważna informacja. Twoje pośladki będą rozrastały się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziesz dawała im odpowiedni bodziec do rozrostu. A to znaczy, że pierwsze miesiące możesz pracować z ciężarem własnego ciała, ale potem musisz dodać obciążenie zewnętrzne. Czy to w postaci taśmy, czy to w postaci sztangi lub handli. Obciążenie należy dobierać tak, aby ostatnie 3 powtórzenia w serii było ciężko wykonać. Po tym jak wykonasz ćwiczenie główne i masz czas, możesz wykonać ćwiczenie uzupełniające. Aczkolwiek uważam, że ćwiczenie główne jest w 100% wystarczające. Ja polecam głównie chodzenie sobie z taśmą na boki lub do przodu, do tyłu. Wystarczy 10-12 ruchów w 2, a nawet 3 seriach. Pamiętaj o tym, że kluczową sprawą podczas tych wszystkich ćwiczeń jest to, abyś czuła, że twoje pośladki pracują. Jeżeli wykonujesz któreś z tych ćwiczeń i nie czujesz pośladków, to znaczy, że coś jest nie tak i należy wrócić do podstawy, czyli do aktywacji mięśniowej. Tyle na dziś ode mnie. Jeżeli coś, co powiedziałem, jest niejasne, czegoś nie rozumiesz, zadaj proszę pytanie w komentarzu lub napisz do mnie wiadomość prywatną. Ja jestem od tego, żeby Tobie pomóc. A jeżeli Tobie pomogło to wideo, bardzo proszę o udostępnienie go, to wtedy pomoże mi. Z góry bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Hej!